Halo, halo, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Legend of Zelda Breath of the Wild. Kontynuujemy naszą przygodę. Skończyliśmy przechodząc za mur i poszliśmy spać. I teraz obudziliśmy się i cóż, jakiś człowiek tu przyszedł do nas. Okazuje się, że chyba ta chata nie była wolna. A, to będzie ten gościu? Mhm. Nic, coś miasto. Nie, ja prowadzę tu nagrywania. Okej. Cursed Statue. Okej, czyli to jest po prostu w odniesieniu do tego, co tam było napisane w jego informacjach, w jego odnotatniku, w jego informacjach. Okej, mamy to. Grzybki pozbierajmy oczywiście. No i cóż, chyba lecimy dalej. Wow. Trochę to wygląda jak taki olbrzym. Czekaj, ziomeczku, ja tylko spojrzę. W sumie mógłbym tam iść. Najpierw zestrzelić beczkę. Cicho, cicho. A? Tak mi się wydawało, że to będzie to. O, już. Okej, ciekawe ilu jeszcze takich muszę zgładzić, żeby coś z tego było. Strzeliłbym z ognistej strzały i by był w sumie spokój, tak mi się wydaje. Tylko oni są dość daleko. Ten będzie mnie widział pewnie. No. Może uda mi się podpłynąć i zakraść za skrzynią, to by może coś mogło z tego wyjść. Czemu ty... ja nie chcę, żebyś ty tam wychodził, chcę, żebyś się tylko złapał. Jaki link? No kurde. Serio? A strzelaj se, pozbieramy strzały dzięki temu. Chyba. Pięć arrowów, bardzo dobrze, tutaj dużo widzę. Aha, to co nie trafiłem pewnie tak. Baked apple, nice. O! Acorny też można gotować. Okej. Mogło być to lepiej rozegrane. Nie wiem dlaczego Link nie chciał po prostu się utrzymać na tej skale, na tym urwisku przez chwilę dosłownie. Tylko na siłę próbował po prostu wskoczyć. Okej. Jakieś jeszcze tutaj strzały powypadały? Pewnie, dawaj strzały. Wszystkie strzały moje. W sumie... o co tam leży obok? Opal, okej. W sumie ten gostek, który się zmienia i ciągle się z nim walczy, ten ninja taki to... Dobrze, bo ten scythe, który on daje, jest przynajmniej troszkę lepszy od takich normalnej broni, którą gdzieś tam zdobywam. Serio? Nie jesteś w stanie tego... Uuu, nie wiem, czy my tak jesteśmy w stanie tam dopłynąć. Wspinaj się, Link. Link. Here come to town. Come to save Princess Zelda. Czy coś powypadało z tego? Z tego co widzę, to w ogóle się opłaca rozwalać te beczki. Wow, spadło z góry. Toasty shroom. What? To wygląda jakby miał chleb na górze. Okej, tylko tyle? I guess, tylko tyle. No w sumie jedna strzała ognista. Niech będzie. Gdzie jest kuń? O, tu jeszcze jakiś ziomek idzie. Halo. To mogę kupić, tak? Jedno, aha, ma po jednym każdego. A, miałem sobie zaspoilerować, czy mogę sprzedać te diamenty, kryształy, takie rzeczy właśnie, które mają napisane tylko w opisie odnośnie ceny, że są wartościowe. Ale sobie nie zaspoilerowałem, więc spoko. Widzę tam trial, bardzo dobrze. What? Stójcie jak stójcie. Okej. Okay. Nie wiem na ile to jest mocna broń, ale nie będzie. Czy tutaj coś ciekawego? Chyba nie. O! Cała wioska, bardzo ładnie. To nawet chyba jakieś takie miasteczko. Może będzie lepsza zbroja do kupienia. I właśnie tu by mi się przydało, żeby coś wiedzieć odnośnie tego. Bo jak będzie zbroja, to przypuszczam, że cena zbroi będzie dość duża. O, są ci duzi ziomki. Z miotłą, spoko. Nie, jedziemy. Jazda, biała gwiazda. Wow, okej. What? Jeszcze? Styk nie mam. Okej. Kamień na środku. No nic ciekawego. Każdy kamień trzeba ruszyć w tej grze. Tu też kamień. Tutaj co to? Jakiś znak. No. Ojojoj. No dobra, jakiegoś miejsce zaczepienia trzeba znaleźć. Z shieldem gość. Okej, ten nie miał za dużo chapców. Więc spoko. Pytanie jest, czy ja tu muszę iść? Coś mi to dało? Nie ma bomb. Tam jest jeden z dzidą dalej. Nie! Broń się, Link! Okej. Na szczęście tylko jeden za nami przyleciał. No ale on, wydawało mi się, że on dużo większą broń miał. Ojaj, wooden shield słabe. To mi zaraz się rozwali, no nic. A, tak nie mam miejsca, spoko. Odwrócisz się? Przydałby się jakiś kamień, żeby można ich było bejtować w drugą stronę. Ciekawe, czy mnie będzie widział. Ojoj. O, zapalił się. Nice. Ale to nie zmienia faktu, że mamy dość mało chapców. Cztery? Wystarczą. Dobrze, pogotowałem, więc spoko. Nie wiem, czy jak jest tak podpalona broń, to przypadkiem nie uchodzi z niej jakość, nazwijmy to. Nie mogę z nim nic z tym zrobić. What? Tam widzę też do zestrzelenia cel. Może będę miał jakąś ograniczoną... jakiś ograniczony czas, żeby to zrobić po prostu. Jeszcze jeden! Więcej was matka nie miała. Ojaj, ten ma ten dzidę. Czekaj, ziomeczku. Nie. Słaba dzida. A, tu grzyby się świecą. Dobra, tam jeszcze. Oj, możliwe, że będziemy mieli po prostu ograniczoną przedział czasowy, żeby te wszystkie zestrzelić. Tam zestrzelone, bo to tak jakby na skraju lasu. Au, zrespiło się? Nie. Tu zaraz wrócimy, tylko... Mam nadzieję, że nie tracę strzał na marno. Na marne? Chyba wszystko. I nie ma nagrody. No to słabo. Chyba, że jakąś ominąłem jeszcze. Jakieś ruiny. Tu są te duże ziomki. Mógłbym ich pokonać. Może też muszę ich pokonać czy coś. Tu będzie... to jest podejrzane. Nie! What the fuck? Okej. Okej, raczej nic z tym nie zrobimy. What? No dobra, idziemy. O, tu jest jeszcze. Nie, to chyba jest jakaś ściema. Tutaj coś, jakieś nagrody, cokolwiek. O, zaraz, chwila. A fajną masz maskę. Masz z powrotem ten kamień. Okej. To be honest, nie widzę nic. O, tam jest jeszcze. A, może to się pojawiło w momencie, kiedy zestrzeliłem resztę. Bye bye. Bye bye. Okej. Tu są... Mighty Karp. A mamy coś takiego słabszego właśnie. What? Okej. Coś tam zdobyliśmy. Tu jakiś ślimak jeszcze. Szniki Rigger River Snake. Okej. Okej. Ciekawe, czy to było powiązane, to zestrzelenie tej tarczy. Arrow, dobrze, chociaż jedną odzyskam. Daj mi z 10 strzał. O, nice! W sumie no trochę żeśmy stracili, więc... Więc nice, dobra. Okej, ogołociliśmy chyba całość. Czyli możemy wrócić do naszego konia i jedziemy dalej. Gdzie jest ten koń? O, co on spadł ze skarpy? What the fuck? Koniu, what... a nie, dobra, tamtędy jechałem. Koniu, what the fuck? Teraz pytanie, jak ja mam dojechać? Czy tu prosto? Może na mapę spojrzę? O, główną mi mapa powie. Teoretycznie jest na wprost. Czyli tam. Czyli chyba tędy musimy jechać. Na razie nie będę regenerował hapeków. Może jakieś łóżko znajdziemy. Do góry. Serio? Nie będę w sumie... What? Spokojny być, koniu. Okej. O, za dzikiem, dobra. Za dzikiem to mnie nie interesuje. No. Ot, jeszcze? Jeszcze ktoś coś kiedyś... No, a gdzie mój koń? A, tu. A ty? Co ty tu chcesz? Czy to jest ten sam ziomek, z którym wcześniej gadałem? On tak ładzi tam i z powrotem? Tak, to jest chyba ten gość po prostu. No łazi pewnie tam i z powrotem. Okej, czyli wiemy, że gościa, który handluje materiałami, nie ten guzik, możemy spotkać na tym trakcie wiodącym do miejscowości, która się nazywa Hateno. A, czyli to są tak jakby ludzie zwykli, tak? No prawie, bo to takie elfy z uszami elfickimi. O, to ta wioska wygląda na dużo większą. Okej, to w takim razie spróbujmy znaleźć miejsce najpierw do noclegu. Przez co będziemy troszkę bardziej zregenerowani. Tu widzę wszystko. No i ogólnie przejrzyjmy się, jak wygląda ta wioska. Jakby mieli jakiś sklep ze zbrojami na przykład, to bym nic nie powiedział. Tam jest zwierzę w ogóle do odblokowania. Tam jest tablica ogłoszeń. Może wiedźmin. Tu jest to garncarnia, czy co to jest? Tam jakieś... kolory? Może mikstury? Siema, co to jest? Co ty tu handlujesz? Widzę strzały po prawej. But... I came to buy. Mhm. Dobra, czyli mam podejść, tak? Na razie nie mam nic do sprzedaż. No co, ale jak chcę wybrać, to nie mogę tego wybrać. Aha, mogę. Ile? 20, dobra, strzały są drogie. One się czymś różnią? Bomb? Aha, są staki po 10, tu są zwykłe staki. Aha, to są po 5 strzał. Ok, dobra, na razie nie kupuję nic. Przerozglądam to. Fresh milk. Zaraz, tam ktoś asera potrzebowała, tamta babka. Tamta dziewczynka. Trufle, szrumy, eggs, rice, tu nie ma nic. Na górze? Na górze zdecydowanie śpią ludzie. Tutaj przepis. Recipe mushroom risotto. Mushroom goat butter. A, czy butter, nie ser, tylko masło. Kurczę, przydałoby się, żeby to było jakoś tak łatwiej. Na zasadzie podchodzisz do garnka, że już gdzieś tam tą recepturę masz zapamiętaną. Bo nie, no do tego to będzie potrzebować jakiś ściąg. Najpierw było właśnie podchodzisz do garnka. Podchodzisz do garnka, klikasz i on na zasadzie twoich po prostu zapamiętanych receptur ma jakąś tam listę możliwości. Ubrania. O, tu chcemy wejść. O, widzę coś. Co to jest? Tunika. Na 3 by mi podniosła armor. $60, no nie jest takie drogie. 120, no zupełnie niedrogie. Cold resistance. A, spada, tak? A nie. Nie wiem dlaczego. A, że nie jest zimno, o to chodzi, tak? Że odczuwanie zimna idzie w dół. To jest bardzo dobre. To w sumie nie, ale zbroje 1 na 4 easy. Tutaj jest tylko jeden dodatkowy, ale to aż 3 punkty bym zyskał. Jest, oczywiście. Inwentory. Mam nadzieję, że to nie zwiększa jakoś, nie wiem, zużycia, nie wiem, staminy czy czegoś. Nic w sumie nie było napisane na ten temat. Nie było żadnego tutorialu takiego, który by mi coś takiego powiedział. W sumie, czy do tego spodni by sobie nie kupił? Bandamy nie chcę zdejmować, ona daje mi profit, więc jeden armora jestem w stanie poświęcić. Może to... Ciekawe, czy to samo to wystarczy po prostu, żeby... W sumie za 80 kupimy. Czy to wystarczy, żeby dać już po prostu odporność na zimno? Jeżeli tak, to by był wypas. Dobra, styka na razie. Tu był guzik do segregacji Y, ok. No i właśnie, kurde, jak ja mógł to sprzedać. 30 za jedną, no to zawsze jakiś, to na przykład 260 za jedną, ja tu 1000 golda easy. No, z 2000 golda bym myślę, że bym wyciągnął z tego dziadostwa. To na pewno mogę sprzedać z 20. Pieniądz z tego żaden, ale... Zawsze coś. Jeszcze coś? Tego może nie. Tych nie chcę sprzedawać. Ja się boję, że to będzie potrzebne do czegoś. Do jakiegoś craftingu. Nie, chyba wolniej Link chodzi, wydaje mi się. A nie, może dlatego, że wewnątrz budynku byłem. Co tu jest? Great weather, everyone inside there is a have a good luck. Ale to już byłem, tak? General goods. Tutaj armor. Oj, oj. Mogę. Monster at the beach. Najpierw tylko zlewelujemy. Dobra, to... Daj shop. No mnie raczej nie interesuje chyba. Nie mam żadnych potrzeby barwienia zbroi. Chociaż na różowo może? Czekaj, zobaczymy jak jest na drogie, może jest tanio. Jak mają różowe zbroje, to na różowo wszystko zrobimy. But right. Nie zachęca jego widok. O, to... Myślałem, że metal w zbroi też zamieni. A tu nie. Dobra, na różowo. Miało być na różowo. What? Muszę jeszcze dawać sól. Może mam coś, co... Czekaj. Może mam coś, co może być... Nie mam nic. Nie wiem, czy mi się opłaca tyle soli dawać. I jeszcze mam to za to zapłacić, tak? Okej. Okej, materiały zasadnie tam sól. 5 co prawda, ale sól wydaje mi się, że to bardziej tylko do gotowania była potrzebna. Chociaż oczywiście mogę się mylić. Mamy różowego wojownika. To chyba właściwie była różowa wojowniczka. Siema. Nie macie jakichś zadań dla mnie? Jestem bohaterem. Może mogę... Wow. Porobić zadania. Z matematyki na przykład. Tutaj co? A, tu jest nocleg, tak? Inn. Pseudo hotel. Nic ciekawe. Wiewiór, nie, jaszczurka, no tak, bardzo mądre. Łabią, już spieprzyła. Dobra, nic tu nie ma. A, właśnie, bo to była gdzieś blisko ten trial był. Jakieś śmieszne te. Może to jest trial od tyłu. Młyn. Nie, tam jest chyba trial. Si. Ale to nic. Tam też możemy zaraz iść. Rusty sword, okej, a ty to kto? Jakaś taka kaplicka. Okej. Nie ma interakcji. A nie, dobra, to przechodzi tylko tamtędy. Aha, to wygląda jak dom Gargamela, więc na pewno to będzie ten alchemik, czy kto tam, kogo szukamy, ale najpierw chciałem do trialu iść. Nie widzę nic ciekawego tutaj, więc tam zaraz pójdziemy, najpierw do trialu. O, zadanie. Three trees up the top of the snowy mountain there. No, oh my god. I found a small letter stuck between the page of this old book at my house. When the three summit trees become one, turn your back to them and head towards the sea. No dobra. A trial and casting stone. Tak, i wezmę sobie wszystkie dobra i oczywiście się nie podzielę z tobą. No pewnie, że to mogę zrobić. Czy my tam jesteśmy w stanie wyjść? Że on szybciej chodzi na tym, ewidentnie, z tą bandamą. Więc w sumie spoko. Widzę, że tu było wejście normalne, nie musiałem tak cudować. Jak spadniesz... A, zaraz, tu jest druga tablica ogłoszeń? Czy to jest ta sama? Go na inną. Tam mogę polecieć od razu też, zebrać wieżę. Explore Moller Home today. Ja z takich klocków spoko. I w takim razie muszę iść na tą plażę i mieć w linii drzewa, tak? Jak na nie patrzę i tam jakiś kamień będzie? Zobaczymy, w sumie będziemy mieli tutaj możliwość teleportacji już, więc spoko. Apparatus. Czyli znowu jakieś dziwne temu mechanizmy. Ale to było fajne w sumie. O! Okej. Kiedy się będzie rozpić jeszcze razek. Nie wiem w sumie gdzie... A, gdzieś tam mam to. No dobra, i co teraz? Tam ma przeskoczyć pewnie, tak? Nie, o nie! Shit! Muszę wyczuć. O, wejdzie? Wejdzie, weszło. Okej, i co? Już? Jest. Okej, nie było to trudne. Ciekawe, na pewno ciekawe, były takie zręcznościowe. Dobra, to w takim razie tu trzeba tylko tak zrobić. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że będę mógł przez to przejść w ten sposób. Znaczy wrócić zasadniczo, bo to jest bardziej istotne. Oj, może być ciężko, że tak powiem. O-o. Siema, Eniu. Co tam, Link, powiesz? Będę musiał jeszcze raz to ustawiać? Czy bo mógłbym iść najpierw do tego... A nie. Okej, czyli muszę to jakoś... ustawić jeszcze niżej? O, to ciężko będzie. Może inaczej? A może stąd ja mam tam iść? Nie, stąd nie przelecę. Chociaż jakby... Czekajcie, może da się to ustawić tak zupełnie w innym kierunku, tak zupełnie w innym. Na zasadzie, czy coś takiego? O! Przecież nie, bo to... O, dobrze, czekaj. A chociaż tutaj jest, chyba się tak nie da. Czy się da? O, może się dać w sumie. Jest. Dawaj coś dobrego. Night's bow. Mam 72 strzały, więc na razie chyba nie będziemy kupować tych zwykłych strzał, chociaż tutaj to strzały idą dość szybko. Okej. I tym sposobem prawdopodobnie będziemy mieli level, o ile się nie mylę. Ale chyba się nie mylę. Dawaj kulę. Ping, tak jest, 4. I zregenerował mi hapeki, jeszcze lepiej. I dodamy sobie jeszcze jedno serduszko. Znaczy będziemy mieli 6, bardzo dobrze. O, wydaje mi się, że tak, no 10 to jest chyba taki optymalna ilość serduszek. Do tej pory były, na przykład ten szkielet duży, to miał mnie na hita, więc przypuszczam, że z tymi bestiami jakimiś tam to nie będzie lepiej. Bardziej, że jakby na to nie patrzeć, było to mniej więcej po drodze, więc chyba było to na moim poziomie. Okej, zatem teraz co, plaża? Ja, to miało być gdzieś w kierunku morza, tak? Tu nie mam mapy, może do tej mapy najpierw właśnie. Wykorzystamy, że będziemy tak wysoko, może się wespniemy po tym. What? Chociaż w sumie nie będzie mieli staminy, żeby się potem spiąć i tam iść, znaczy lecieć. A tu? O, siema. Rusty Halibert. Tylko teraz tak. Nie wiem, przypuszczam, że będzie lepsza od tego. Dobra, teraz powiedz mi, Link, czy ty możesz po tym wchodzić? Teoretycznie możesz. Pytanie, czy możesz stanąć, żeby zregenerować staminę na górze? Bo to będzie główny czyn. Chociaż ja i tak tam nie ma szans dolecieć. Będę musiał koło tych przeciwników tutaj. Wow, wysokie to jest. Bardzo wysokie to jest. Haha, nice. Jakiś achievement? A to stąd będę widział lepiej. Dobra, czyli mam te wzgórza. Tam jest zima niby, czyli tak jakby tam miała być jakaś plaża, no może tu? Nie wiem, w sumie będzie trzeba się temu przyjrzeć. No dobra, lecimy. Później się tepniemy najwyżej. Nasz koń został w wiosce. Szkoda, że nie da się wyżej tym latać. Mogło być dużo lepsze od konia. No tak w sumie żeśmy daleko nie zalecieli. Gdzie jest ta... No tak nie za daleko bym powiedział, no ale dobra. Niech będzie. Tu widzę, że już mamy jakąś tą bazę przeciwników. Pewnie znowu będzie mnóstwo tych... O! Jest duży. I tyle? Mat? Jeden tylko? No dobra, jeden to powinienem dać radę bez problemu. Chyba, że się nie zrenderowali, ale nie, no jeden. Okej. A, tam widzę jednego. Łot, teraz się zrenderowali, tam widziałem. Nie to. Nie. Wiesz co? Musimy wziąć jakąś broń jednoręczną. What? Czemu ty nie masz tarczy? God damn it, to czasami jest dla mnie zagwozdka. Nie wiem, który jest, to będzie jednoręczny na pewno. Wow, nie. To nie jest jednoręczne. Okej. Tam ci przeżyli w ogóle, what? Opal. Okej. Dobrze, ale zawsze dobrze. What? Pięć arrow, bardzo dobrze. No dobra, chyba wszystko stąd. Do wieży zatem. Jakoś z tej strony będziemy musieli wejść. Polujemy. Lewitujemy dalej. Okej. Co tu się wydarzyło? Idziesz? Nie, zaraz dropy. Jest tropy najważniejsze. Co później będziemy sprzedawać za zbroję? W sumie dobrze mam tą zbroję. Wygląda na to, że dała całkiem spory armor. Nie, tu są kolce. Ale co ja mam zrobić z tymi kolcami? Nie dostałem żadnej informacji. Aj, niepotrzebnie. Niepotrzebnie go obudziłem. Chyba że to jest specjalnie, na przykład, nie wiem, fabularnie dopiero się nauczę usuwać te kolce. Ale nie, no please, już to blisko jestem. Ale tu się chyba uda jeszcze bez. Nie, nie uda się. A nie, pewnie muszę skręcać. No. Shit, to może się nie udać. Będę musiał chyba miksturę jakąś do wspinaczki kupić. Znaczy wypić, chyba mam jakąś, co regeneruje staminę czy coś. Nie jestem pewien, czy to na wspinaczkę zadziała. Bo to też jest istotna rzecz. Ale w sumie jakbym nie miał... Uff, udało się. Jakbym nie wykupił tej staminy dodatkowej, to nie byłoby opcji. Tutaj widzę, że mogę w lewo. Czy jeszcze będę miał możliwość jakąś? Teoretycznie tu, ok. Czyli tu powinno być już w porządku. Ten pierwszy etap był najgorszy. Okej. No to lecimy. Tu chyba jeszcze mogę stanąć, prawda? Tak jest. Dobra, to powinniśmy dać radę. Chyba że, kurde, ale nie, no patrzyłem, tam nie było żadnej ścieżki w tamtych kolcach przy tym trialu. Okej, mapę. Może będziemy widzieć tą plażę na tej mapie. To w sumie na to najbardziej bym liczył. Bo tak, w sumie to chyba bestii w tym rejonie nie ma. Tak nie kojarzę, że był znacznik w tym miejscu gdzieś. Wow, kawał mapy, nice. Bardzo dużo. Village... No właśnie, jest tu gdzieś plaża? No teoretycznie jest, gdzieś tam rzeczywiście, nawet ścieżka teoretycznie idzie stamtąd. To chyba jest koło tego maga, tak? I tam ewentualnie... Ale nie, zaraz, tu są te trzy... Nie wiem, nie mogę wskazać pewnie, nie mogę. Tam były takie trzy punkciki, jakby trzy wzgórza i to będą chyba te drzewa. Więc teoretycznie to nie będzie na wprost. Okej, udało się coś tam znaleźć. Teraz spójrzmy tylko tak, tu widzę. Oznaczymy to. Spójrzmy jeszcze, może gdzieś jeszcze jakieś znajdziemy. To są wieże. Tam jest ten guru, czy jak mu tam. Tu nie bardzo coś widać, czyli w sumie chyba... O! Tam jest jeszcze i to już jest też poza mapą tą, którą znam. Okej, czyli teoretycznie mam oznaczone te miejsca. Dolezę stąd? Raczej wątpię. Chyba za szybko będziemy tracić wysokość. A nic, co najwyżej się tepniemy. Tak, i wychodzi na to, że ta kropka wskazuje na tą wieżę na samej górze, na ten domek Gargamela. Czyli to będzie pewnie ten jakiś tam alchemik czy ktoś. What? Zacięło mi grę przez moment. Ciekawe. No, dość szybko Link traci wysokość. Zresztą nie mamy też staminy za dużo. Do takiego latania. Tu nie widziałem w tej wiosce tej figurki, tej bogini całej. What? What? Co, może ci mam pomóc jeszcze? Gędowo by tachnął z efektu, że będą stanie defense. Okej. Miksturka tam potion armoru. Dobrze, dobrze. To się przyda na pewno. To takie jakieś... Co tu, nie można z koniem wjeżdżać? Koniu, jedź po prosto. Ja cię proszę, raz w życiu. No nie ma, nie widzę tej kapliczki, żebym mógł te punkty wydać na levelek. To nic nie szkodzi, lecimy na razie do przodu. Jabłko? Konie lubią jabłka. O, tam widzę. A, to jest chyba to, co oznaczyliśmy, tak? Na tej górze. Dobra, dom Gargamela tędy. Stój tu. No soliciting. Solicating, nie wiem co to znaczy, nie znam tego słowa. Mind the lanterns. Mam je zapalić, czy co? Ładne są, no i co? Może ja bym miał je zapalić. Albo mam ich po prostu nie dotykać. O, ładny widok. No właśnie, to są te drzewa. One mają być w linii. On risk. Plaża, palmy. Wow. Na środku morza? What? Jak ja tam mam dopłynąć? Pff, mam chyba ten... po prostu na lodzie chodzić. Well... Fajna muzyczka. Niestety możliwe, że nie będzie się słyszeć, bo będzie za cicho. O, można tu spać? Nie, nie można. A, smutek. Gdzie tu jest wejście? To? Tam jest tyle wejść, że nie wiadomo. O, siemasz. Czekaj, najpierw opierdzielę ci chatę. Co to jest? O, będzie. Dawaj. Czy z tym alkoholem oblej mój ten... slab, nie pamiętam się. CK, coś tam. Slate, nie slab. Szejkach. Okej. Chwila. Torcz niepotrzebny, czy skrzynia jakaś? Aha. To było takie duże wejście, tak? Okej, tam jest drabina, nie ma nic. No dobra, już pogadam z tobą. What is with that look? Do you still remember me? I don't. Ciekawy jestem, czy tak się kończyła jedna z poprzednich gier, czy nie. Czy to jest jakokolwiek powiązane fabularnie z innymi grami, bo tego nie mam w sumie takiej informacji, więc ciężko powiedzieć. I to jest całe kuriozum wszystkich gier tego typu, że ty masz uratować świat, a oni zamiast powiedzieć ci damy ci wszystkie narzędzia, potrzebujemy tylko bohatera, który tam wejdzie i rozwali wszystko, to oni chcą, żebyś ty im coś przyniósł, zrobił, pozamiatał, kupił, sprzedał. I bo oni wtedy dopiero ci dadzą narzędzie albo naprawią to, które ci ma pomóc. What? Okej, tu na szczęście tylko jakiś tam ogień. Mam nadzieję. A że stamtąd, tam gdzie byliśmy. O, jakie byki, owce, czy tam, nie wiem, bawoły jakieś. I znowu będę musiał tam wejść. No i jak ja ten ogień mam przynieść? No. No właśnie, nie mogę biegać z tym dziadostwem. Co za shit. Ja teraz mam tam iść. What? Deszcz pada. Oczywiście, że teraz zaczął padać deszcz. I guess poczekamy. Ciekawe, czy można podpalać te latarnie. Jako takie checkpointy, może można. Nie, nie biegaj. Dobra, nie, poczekajmy aż się skończy deszcz. Próbujemy zdjąć to jabłko w tym czasie. Przestało padać? Chyba przestało. Zobaczmy, czy mogę podpalić to. Mogę, dobra, to są takie pseudo checkpointy w takim razie, dobrze. No i... Przecież to jest głęboko. Ale to jest po prostu wredna baba. Jak można było dać takie zadanie? A nie, tędy mam się chyba, no. Ona to specjalnie zrobiła, nie? Wiedziała, wiedziała po prostu. Żebym podpalił wszystkie latarnie. Kurde, coś mnie tknęło, że będzie takie zadanie w momencie, kiedy czytałem ten opis o... Aha. Aha, i czym ja teraz mam to, kurde, złapać? Tym raczej nie mogę. Jakieś, czekajcie, może tym toporem zetnę drzewo i wypadnie gałąź czy coś? Okej. Zaraz, a nie, dobra, już myślałem, że zaraz będzie znowu padać deszcz, ale może nie. To jest wszędzie woda, halo? Tędy nie przejdę, dobra, tu jest chociaż jakiś... Troszkę bliżej. Mogłem w sumie tam leżała pochodnia, no ale pochodnie zajmują miejsce jako bronie, więc dlatego nie wziąłem. O, nam psiaczek jest fajny. Masz pochodnię, ziomek, jakąś? Ja mi się zaraz skończy to. Serio? Tuż przed? Mogę ci ściąć jabłonkę? Czekajcie, może coś leży, jakaś gałąź albo coś. O, czy tym mogę podpalić? Mogę, dobra. Czy mogę podpalić to drzewo? Nie. Dlaczego ty to zrobiłeś? Czy to jest logiczne, co ty zrobiłeś? Nie jest. Trzeba się rozglądać od razu za jakimś patykiem. Ewentualnie mogę jeszcze podejść tam na górę po tą pochodnię. To jakiś dzieciak. Na koniu mogę może wieść. A nie dojdę, prawda? Do tamtego. Nie masz szans. Jest. Bardzo dobrze. Tu już mamy pochodnie w środku, więc spokój. I gdzie, tylko jeszcze trzeba się rozejrzeć, gdzie ja to mam podpalić. Bo to jeszcze jest ta sprawa. Gdzie to mam ci położyć, ziomeczku? To mam ci zapalić? No, bo zaraz będzie znowu pewnie deszcz padał, chociaż. Ciekawe, czy to ma odzwierciedlenie w chmurach. I ciekawe, czy nie zgaśnie pochodnia, jak tam wejdę. Czekaj, tu jest coś. O, dobrze. O, to tu jest ten furnes, czyli jak to kowadło, nie. Piec, tak? Taki kowalski. Okej. Mogę ci teraz spalić tą chatę? No właśnie, bo ja przecież nie mogę wejść do środka. Dobrze, że nie próbowałem. Okej, jakąś umiejętność. Może te kolce będę mógł usuwać wreszcie. Co to ma dać? What? O, taki bestiariusz nam odblokował coś, czyli w zasadniczo nic, co nam pomoże w fabule? Ja tam zrobić. Capture. Save. Quit. Okej. Princess Zelda sobie zrobiła selfiaczki. Okej, do impy musimy wrócić. Okej. Mam ancient materiałów dużo, dawaj. Okej. To jest Robi, tak? Nie, to jest Simmin. Wait, jeszcze raz, gdzie jestem? If you bring me some Asian material, I will power up your runes. You will need 3 Asian screws to power up. Say remote bombs. Stasis. Okej. Mam dużo. I think you should go. Okej. I am game. Tell me more. Nie wiem, co mi to da. 3 Asian screws. Okej. Strasznie dużo jest takich niepotrzebnych tekstów tutaj. Tam rozumiem, że ta postać taka jest po prostu, ale nie wiem, wydaje mi się, że taki kowal to raczej powinien idzie, że okej, chcę ulepszyć. Okej, chyba że to będzie tylko za pierwszym razem taka animacja. Co mi da ulepszenie tego? Okej, ciekawe. Czyli mogę ustawić, co chcę widzieć, tak? Okej. Aha, mogę po prostu, okej. Jest, pewnie. Zobaczcie, że tego się na przykład nie da opominać, więc... Nie wiem, po co ta animacja, jak spływa ta kropla. Okej, co mi to da? Okej. Czyli teraz będę mógł jeszcze uszkadzać gdzieś przeciwników. Bardzo dobrze. Bo tak to zadawało dość małe obrażenia, głównie rozrzut był. Okej, a przynajmniej wiemy, do czego są wykorzystane. Teraz pytanie znowu, czy będę mógł dalej to ulepszać? Nie mam a, mam jeden. Okej, rzeczywiście, kory mam jeden, nawet nie pamiętam skąd. Dobrze, nie sprzedałem tego dziadostwa. Tu jest kor. Tam się pomyliło, czekajcie, to szaft użyła, girów nie użyła, czyli przypuszczam, że jeszcze coś będziemy mogli naprawiać. Znaczy, naprawiać, ulepszać. Gdzie jestem? behind, to rozumiem, że jest z tamtej strony. Znikła, nie zdążyłem złapać. Tu jest? Tu jest, dobra, no mam. No i... Nie wiem, czy o to chodziło. No, zrobiłem zdjęcie, co teraz? Jest. Czyli rozumiem, że co? Teraz wchodzę tutaj. Sensor jest pod Y. Aha. O ja, my god, to będzie... Okej, no dobra. Ale póki co, kurde, nie dolecę tam, nie ma opcji, to jest za daleko. A tam jest w ogóle jeszcze następny. Zapiszmy grę. A w ogóle właśnie, a co to jest? Kompendium. Tu mogę co? Konie? Monsters? Rzeczy do złapania, what? Jedzenie. Teraz będę musiał wszystkiemu robić zdjęcia? No nie, trochę przesada według mnie. Mogliby to, co już zebrałem, w ten sposób zarejestrować. Przecież nikt by mógł wyjąć to z plecaka i po prostu cyknąć temu fotę, tak? Tak samo z bronią. No, okej. Powiedzmy, że mam mieszane uczucia co do tego. Nie ma opcji. Chociaż... Muszę w miarę szybko to odpalić, żebym w razie czego mógł zrobić lód i na niego stanąć. Trochę nam to leci, ale... Ale mało. Nie ma opcji, żebyśmy tam dolecieli. Czy uderzając o taflę wody umrzemy? Tak się nie da użyć tego. O, fuck. Ojoj, myślałem, że będę mógł tego z wody użyć, a rzeczywiście tego nie dało zrobić. No nic, w takim razie spróbujmy tam. Tu jest co? Tratwa chyba, tak? Na dole. Zobaczymy. Co to jest? Jakiś baza przeciwnika. Aha, no tak. Na razie to olejmy. Nie chcę HP-ków sobie na razie regenerować. Po prostu stąd będziemy lód robić. O! Razor Claw Crab. To jest Claw Crab, attack power. O, to trzeba ich nałapać. Mogą być przydatne. What? Okej, w sumie dawno nie było. A to co tam pływa, to jakiś rekin, czy co to jest? Fajne mają te maski. Nie tak. Nie wiem, czemu on ma to manie. Znaczy, pewnie jest tak zaprogramowane, ale... O, wolałbym, żeby to robił. Nie wiem, czy tu, mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś rekina tajemniczego, czegoś, co mnie zaraz zje. Aha. Już niedaleko. Tamten mnie chyba nie widzi. Oby tak było. O, deszcz zaczął padać, okej. Znaczy, nie to, że się wspinam po lodzie, nie? Trochę to niekonsekwentne, jakby na to nie patrzeć. Okej. Uff, jesteśmy, mamy to. Aha. Serio? Jak wyjdę stąd? Take? O. Może tym będzie można się poruszać na tratwie. To tylko koko. Koko, koko, eurospoko. Palm fruit. Szkoda, że pada deszcz. Dobra, lecimy tam. Może jak wyjdziemy, to już będzie po deszczu. Okej, shrine, Test of Strength. Aha. Dobra. Okej, to chwilę nam zajmie. Myślałem, że fajnie bez leczenia damy radę, ale chyba... Spróbujemy jeszcze raz bez leczenia, a zapomniałem, że nie mam tarczy. Bo to broń dwuręczna. W takim razie... No nie to chciałem. Właśnie to. Prąd. Weźmy ten prąd. O, to ten miecz musi się naładować? Czekajcie. Może o czymś nie wiem. Jak powiem, to trochę chapców ma. Okej, dwa uderzenia. Fuck. Boli. Dość mocne to dziadostwo jest. Na pewno mam bardzo dużo hapeków. Nie wiem, czy mam wystarczającą, dobrą broń, żeby to móc zrobić zadanie. Spróbujmy ognistym. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, nie mam pomysłu, czy to zadziała. Dziwne, że tamten przestał paraliżujący działać. Trochę to słabe bym powiedział, prawdę powiedziawszy. No i co? Aha, ładuje się, dobra. Czyli w sumie... Chyba możemy go zrobić takim, nazwijmy to, sposobem, że uderzamy raz i go po prostu podpalamy. What? O, szybka kontra poszła, tak? No dobra, wyleczmy się. Trochę mi szkoda tej broni całej, bo jednak wydaje mi się, że dość mocno nam tu uszczupli zasoby. Gdzie jest Jezus? What? Okej. Okay. Myślałem, że jest w zasięgu filara, więc... nie chciałem, żeby po prostu rozwalił mi tamten filar i później nie mógł do mnie, znaczy nie zdążyłbym do niego dolecieć. Dobra, czy mam jeszcze jakikolwiek punkt zaczepienia? To jest Major Test of Strength. Więc w sumie nie dziwię się, że on jest taki mocny. Czy tu jakaś broń leży czy coś, ale chyba nie. Ciekawe, czy nasze bomby będą na niego zadziały. Czekajcie, sprawdzimy to. Coś tam odjęły. Ciekawe. Okej. Okay. Nie powiem, zrobił mnie teraz. Nie tą kulę, tylko tą drugą muszę wziąć. Na pewno to. Plus chapce. I plus tutaj to. Serio nie zdetonowało się? Kurde. Manipulowanie tym jest dość trudne, powiem szczerze. Znaczy, ten strażnik wie ewidentnie, jak skontrować to. Jeszcze chciałbym sprawdzić możliwość strzelania z łuku do niego. Dość szybkie reakcje ma, nie powiem. A chyba nam filarów nie starczy. Chociaż może. Mi się wydaje, że nie mamy z nim szans. Chyba, że na przykład inny typ strzał będzie lepszy? Ogień najwyraźniej mu robi bardzo mało. To obawiam się, że został nam jeden filar, więc obawiam się, że jeżeli go rozwalimy, to już nie damy rady niczym. To znaczy tak, no, ten miecz po prostu zadaje bardzo mały damage. On jest bardziej do podpalenia, przypuszczam, że na po prostu przeciwników, którzy są, nie wiem jak to nazwać, ludzcy. Chciałem tylko sprawdzić, czy on będzie robił ten obrót, kurde, nie zdążyliśmy. Ale chyba nie, to nie jest chyba jeszcze moment, w którym my powinniśmy tutaj iść. Mamy odblokowaną tą miejscówkę i trzeba będzie o niej pamiętać, ale na razie raczej nie mam szans tutaj wygrać. Przynajmniej nie z tym ekwipunkiem, który mam, chyba że o czymś nie wiem, ale jakoś nie zauważyłem, żebym robił czymkolwiek z tego jakiś mega damage. Teoretycznie to jest najsilniejsza broń 25, ale raczej się cofniemy na razie stąd. Nie będziemy szli niżej. A teraz spróbujmy zrobić to zadanie z nasionkiem, tu po prawej stronie. Co to tam pływa, mnie zastanawia. Co to jest? Jakiś krokodyl? Czy to jest po prostu... Czym ty jesteś? A, tym ziomeczkiem. Ojaj, czerwony księżyc, prawda? To może najpierw niech czerwony księżyc po prostu spowoduje, że ten gość, nie wiem, wyleczy czy coś. Be careful, Link. O tak, to bym go zabił i nic by z tego nie przyszło, więc słabo, nie? Idziesz? Idziesz czy nie idziesz? Idziesz, można czekać, chodź tu. No, come on. Easy. Tam jeszcze w ogóle, jeszcze dalej wyspa. Może damy radę tam dopłynąć? What do you think? Jakieś ryby. Ciekawe, co tam ten gościu miał za broń. Czekajcie, ja to chyba powinienem móc tym przeciągnąć, prawda? O, skrzynia. What? Tam też skrzynia. What? Łod razy 2. Może tu będzie dobra broń do tego Guardiana. sumie martwić się o powrót nie muszę na tamtą wyspę, bo mogę po prostu się tepnąć, więc easy. Jeszcze dalej. Ej, nie, no musi być jakiś sposób z tą tratwą. Czekajcie, ja muszę się wykminić tą tratwę. Mam ten liść, może to tym liściem się tą tratwę obsługuje, czy coś. No, to jest w ogóle płytko. Okej. Po pierwsze, co tu jest? Tyk, tyk, tyk. Night's bow. Chyba całkiem niezły. Jeszcze. Powiem szczerze, że to nie zachęca do podróżowania w ten sposób. Ej, what, to jest tak głęboko? Chyba nie do końca Worf. Chyba nie. Teoretycznie chyba podążamy w tamtym kierunku, co chcę. Rzucimy to tutaj. Pyk. Coś lepszego, broń. No nie, nic. Słabo, słabo. Myślałem, że rzeczywiście coś lepiej będzie, ale nie, raczej mało to było przydatne. Znaczy opale mogą być jakieś mega dobre, nie wiem. O, to jest dobry łuk, co tu leży. Night's bow. No dobra, w takim razie nasz kurs musi lecieć na tamtą wyspę. Dobra, jest na pewno ten sposób podróżowania troszkę lepszy niż skakanie po tym dziadostwie, ale i tak, czy to jest jakiś przyjemny sposób, to bym nie powiedział. Może ja o jakimś sposobie sterowania tego nie wiem. No, ale trochę dziwne, że jeszcze w dodatku jest to zależne od tego, czy znajdziemy ten przedmiot, czy nie. Tym bardziej na początku gry, tak? Bo potem jak możemy mieć, nie wiem, dużo miejsca czy coś, to spoko, ale teraz? Z tym jak długo ten liść jest w stanie wytrzymać takiego machania. A może to po prostu, o właśnie. O, dobra, teraz lepiej. Tylko właśnie, ile ten liść jest w stanie wytrzymać tego machania? To jest... tam jest coś... Wow, dobra, bo zaczęło się robić szybko. Eventate. Dobra, bo tu widzę, że... To you who has traveled to this island. I put a new challenge in your travels. What? Okej, wiosło. Plus będą do mnie strzelać, tak? A co, przepraszam, co się stało z całym resztą mojego ekwipunku? Czekajcie, ziomeczki, bo tu wiesz... O, właśnie, sami się zabiliście. Okej, spears, jakieś spoko. Coś tam mamy. Teraz, czy jedzenie mam jakieś? Nie mam, wszystko mi zabrali. No dobra. Całkiem spoko, tylko jakichś orbów muszę szukać, tak? Tutaj w sumie są ziomeczki, które są łatwe. A może nie? A, w nocy pewnie stąd powstaną. Okej. Jest tratwa kolejna na powrót. Łuku nie mam. A właśnie, bo on powinien... On właśnie, to on będzie się pewnie zachował tak jak tamten, nie? Czyli no, jest niebezpieczny tylko na początku. Jak ten lodowy. Nie wiem, co to są za kule. A, to są te. Troszkę zabrać. Chyba na drzewa będę musiał się powspinać, jakieś apce zebrać. O to. Właśnie, bo increasing my attack power, a to... Defense. No właśnie, nie chcę tego zjadać. Że tak to nazwę pochopnie. No, będę musiał się pozbyć. Te bloby nie są problemem. Problemem jest... Wow, game over. Na żółto. Co, na plaży z powrotem? Ciekawe. Wow, to tak daleko. What? Nie dość daleko, to jeszcze moich tych nie ma. No nic. Na pewno challenge mi się podoba. Pewnie te nie są zebrane. Bo to tam jest skrzynia? No to wygląda. Stój. Jak ja to mam podnieść? A, no tak. Mat. Czyżby... Okej. Pływała, pływała, już pływać nie będzie. Zniknęła. Okej. Lecimy jeszcze raz. Ach, to jest tak strasznie tym kierować. Przyspieszamy. Dobra, jak już się rozpędzi, to jest spoko, nie? Ale manipulowanie tym dziadostwem w takich mniejszych miejscach... O. Jak na rzekach na przykład. Nie bardzo mi się podoba. Dobra, zapisujemy. I w sumie chyba wam powiem, że na tym zakończymy dzisiaj. Stawimy sobie tą przyjemność na następny raz. Widzimy się oczywiście w sobotę o godzinie 15. Zapraszam serdecznie. Będziemy kontynuować naszą przygodę tutaj. No i cóż, życzę wam udanego tygodnia, udanego weekendu przede wszystkim, udanego przyszłego tygodnia. Widzimy się już za tydzień. I cóż mogę więcej rzec. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.